Ludzie, czy wam się w głowach poprzewracało? Podzielił się kraj na fanatycznych zwolenników obecnego rządu oraz fanatycznych obrońców demokracji spod szyldu starego rządu. O co chodzi? Ludzie, jedni mówią, że walczą o wolność, drudzy mówią, że walczą o wolność. A prawda jest taka, że jedni i drudzy jesteście oszukani i dajecie się robić. Jesteście po prostu głupi. Takie są fakty. To co robicie, to jest walka o obce interesy, tak? Które z jednej strony w KODzie czy tych obrońcach demokracji reprezentują interesy Niemiec, a w PiSie reprezentują interesy żydowsko-amerykańskie. To nie jest polska racja stanu w ogóle, a wy dajecie się robić. Zobaczcie, zwolennicy PiSu najpierw. Ponoć was jest najwięcej teraz, tak? Co robicie? Wasza partia obsadza kolejne stanowiska, ok. Ale wy nie wprowadzacie żadnych reform, zmieniacie tylko ludzi, czyli jesteście równi rządowi Platformy Obywatelskiej, bo działacie w tym samym systemie, nie chcecie go zmienić. Co z tego, że wymieniacie ludzi? Przed wojną myślicie, że komunistów było dużo w Polsce? Nie było. Ludzie po prostu dostosowują się do systemu, w którym żyją. I tak samo jak komuniści, czy tam ludzie właśnie w czasach PRL-u dostosowali się, tak? Zostali komunistami, bo dostosowali się do systemu. Tak samo i wy, ludzie, których wy obsadzacie, dostosują się do obecnego systemu i tak samo będziecie kraść jak tamci. A teraz wy, zwolennicy obrony demokracji, służycie panu Petru i myślicie, że on jest nową postacią w polityce. Nie wiem, czy to jest jakaś wiedza tajemna, że członkowie nowoczesnej Ryszarda Petru to są ludzie, którzy od dawna działali w polityce, jeszcze w PRL-u, tak? Od dziecka w młodzieżówkach różnych partii systemowych działali. To jest jakaś, nie wiem, wiedza tajemna, tak? Że to Leszek Balcerowicz tutaj jest postacią, Żyd Leszek Balcerowicz, która kreuje to, co wy robicie? No dobrze, walczycie przeciwko PiS-owi, okej. To są, tak, PiS to są agenci, dążą do przejęcia władzy. Ale przecież robią dokładnie to samo, co robiły wasze pupilki z Platformy Obywatelskiej. Nie robią nic ponad to. Gdzie tutaj jest miejsce dla normalnych ludzi? Jedne oszołomy walczą z drugimi oszołomami. Ludzie, daliście się oszukać, musicie to zrozumieć. Albo wyjdziecie z tego kłamstwa, w którym trwacie, odrzucicie ze swoje media, które robią wam sieczkę z mózgu, tak? Bo obecnie w Polsce jest tak, ktoś ogląda TVN, no to oczywiście popiera Ryszarda Petru. Ktoś ogląda Telewizję Republika, to oczywiście popiera PiS, bo robią wam sieczkę z mózgu, ludzie. Zacznijcie sami szukać informacji, zacznijcie analizować, zacznijcie myśleć po prostu. To nie boli. Tyle na dzisiaj. Pomyślcie o tym.